Dziękuję bardzo, już za chwilę rozpoczynamy 1/8 finału Wojewódzkiego Pucharu Polski w Sokół Ostróda kontra Huragan Morąg Ostrudzianie w niebieskich strojach, nasi rywale na biało-czerwono. Zachęcam oczywiście wszystkich kibiców do gorącego i kulturalnego dopingu. Przy okazji jeszcze jedna prośba do rodziców, którzy na meczu pojawili się z dziećmi. Prosimy o to, aby wasze pociechy były przez cały mecz razem z wami. Słuchaj, powiedz małolatom, żeby tą jedną flagę ściągnęli. Tą po lewej stronie, bo ona patrunie. Jest. Ekstra. Yeah!
można im powiedzieć, to jest ostatnie. Ile dolicie? Nasze spotkanie. Pominiemy się. Nie, w karach się możemy znowu. Ale to jak to musieli. Serdecznie na pomeczowej konferencji po meczu Pucharu Polski. Sokół Struda grał z Huraganem Morąg. No i proszę trenerów o takie krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Zacznijmy od trenera drużyny gości, pana Czesława Żukowskiego. No cóż, przegraliśmy spotkanie, odpadliśmy z Pucharu Polski, przegraliśmy z liderem, z dobrą drużyną. No w dniu dzisiejszym, po słabszych spotkaniach w lidze, z zespołu ogólnie, z postawy zespołu jestem zadowolony. Zagraliśmy, uważam, dobre spotkanie. Szkoda tych dwóch takich sytuacji, gdzie niekoniecznie musieliśmy stracić te bramki. Kilka też mieliśmy, ale generalnie wygrał zespół troszeczkę w dniu dzisiejszym lepszy. A ja, jeżeli miałbym przygrywać mecze, i to chłopakom powiedziałem, to chciałbym właśnie po takich spotkaniach zejść z boiska pokonanym. I z postawy dzisiaj zespołu jestem ogólnie zadowolony, a oczywiście ten wynik końcowy nam się nie zgadza, ale trzeba docenić też klasę, z kim graliśmy. Życzę Sokołowi awansu. Myślę, że tak się stanie. No i powodzenia w dalszych rundach Pucharu Polski. Dziękuję. Trener Wojciech Tarnowski. No, myślę, że tutaj trener Żukowski wszystko o tym spotkaniu powiedział. Nic dodać, nic ująć. No może poza tym, że w końcu udało nam się tą niemoc związaną z potyczkami z Huraganem przełamać, ale martwi mnie trochę to, że no, kupiliśmy to dwoma kontuzjami, które jednego zawodników wyłączają do końca sezonu, drugi nie wiadomo, czy też na następny mecz dojdzie do pełnej sprawności, a są to kluczowi zawodnicy, ale liczę na to również, że zmiennicy, którzy są w szerokiej kadrze, zdadzą egzamin i nie zagrają gorzej od tych wymienionych. Także cieszę się, że wygramy dalej. Otrzymaliśmy tą pasę meczów bez porażki. I mam nadzieję, że w następnym rundzie również uda nam się pokonać no, kolejne etapy w tej drabince pucharowej. Czy są pytania? Może jak piłkarze wytrzymują ten taki maraton, bo gramy środa, tak, sobota, znowu środa i... No maraton się jeszcze nie skończył, jak widać było dzisiaj, nie brakowało ani jednej, ani drugiej, ani muszą, więc chyba wytrzymują przyzwoicie. Czy są jeszcze pytania? W takim razie dziękujemy.